Witajcie moi drodzy. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć troszkę o książce, po którą sięgnęłam ostatnio. Trafiła ona w moje ręce zupełnie przypadkiem i muszę powiedzieć, że od momentu, gdy zaczęłam ją czytać, nie mogę przestać o niej myśleć. I chociaż już minęło trochę czasu, od kiedy przeczytałam ostatnią stronę i zamknęłam książkę, ona wciąż nie daje mi spokoju. Można powiedzieć, że w jakiś niezwykły, taki magiczny wręcz sposób zawładnęła moim sercem, umysłem, myślami. Wciąż do niej wracam, czytam znowuż fragmenty, na powrót przeżywam i za każdym razem wydaje mi się, że odkrywam w niej coś nowego. Nie jest to książka na pewno łatwa. Opowiada o mieszkańcach Prawieku, to jest taka miejscowość położona blisko Kielc i ten Prawiek jest takim swoistym wszechświatem. Tam rozgrywają się ludzkie tragedie, ludzkie miłości i przez kolejne pokolenia widzimy, jak toczą się losy bohaterów i jak zmagają się oni z codziennymi problemami. Chyba najbardziej utkwiła mi w pamięci i największe wrażenie wywarła na mnie postać Kłoski, odrzuconej dziewczyny i jej walki o samą siebie. Bardzo wzruszająca była też historia babci Florentynki, jej pretensje do księżyca, wielka miłość do zwierząt, no i potem straszny i taki bezsensowny koniec. Kolejna bohaterka to Misia. Jednocześnie krucha, ale również bardzo dzielna i odważna kobieta, która szła przez życie, stawiając czoło sytuacjom, które by się zdawały nie do zniesienia. No i jednocześnie brnęła przez koszmar wojny. Mamy też tutaj Rutę i Izdora. To są dzieci, które jakby od urodzenia czują się inne i właśnie ta inność je bardzo do siebie zbliża. No i może jeszcze wspomnę Michała, bez pamięci zakochanego w swojej córce. Książka Olgi Tokarczuk wspaniale wpisuje się w taki nurt realizmu magicznego. Ponieważ mamy tutaj z jednej strony takie boleśnie wręcz rzeczywiste losy ludzi, ich życie, cierpienie, wydarzenia często bardzo okrutne opisane. Opisane są one na tle przemian historycznych, takich przemian, które zachodziły w Polsce, a z drugiej strony pojawiają się wydarzenia niezwykłe, magiczne, mistyczne. Na przykład, gdy Matka Boska Jeszkotlowska przemawia z obrazu, albo rośliny w lesie przybierają ludzką postać, albo na przykład duchy czy dusze zmarłych błąkają się po polach i lasach. Dla mnie ta książka jest przede wszystkim książką o przemijaniu, o czasie, który nieubłaganie płynie. Każdy z nas ma swój czas, tak jak w książce. Swoje czasy mają bohaterowie. Jeżeli zerkniecie na spis treści, zobaczycie, że kolejne rozdziały to kolejne czasy bohaterów. A bohaterowie też starają się w książce odpowiedzieć na takie pytania, jaki jest sens naszego istnienia, czy Bóg jest, czy Bóg nas obserwuje, jaki był początek, jaki będzie koniec i dlaczego tak często, tak trudno zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość. I podsumowując, moi drodzy, Prawiek i inne czasy to jedna z najpiękniejszych książek, jakie kiedykolwiek przeczytałam. Tak jak powiedziałam, nie jest łatwa, nie można jej czytać szybko. Trzeba każdy fragment pozwolić, aby dojrzał gdzieś w nas, głęboko, w sercu, w duszy, dopiero czytać dalej. Jest
ta książka jest dla mnie troszkę jak brama do innego świata, bo wyzwala myśli, emocje, często trudne i trzeba mieć siłę, aby im sprostać, ale jednocześnie odkrywa coś nowego. Zaczyna się patrzeć na życie trochę inaczej, pod innym kątem. I można powiedzieć, że po takiej świadomej lekturze tej książki człowiek chyba nie jest już taki sam. Coś się w nim na zawsze zmienia. No i powiem Wam, że z pewnością prawie jak inne czasy Olgi Tokarczuk zostaną we mnie na długo. Jedyne, czego żałuję, to tego, że tak późno trafiłam na tą książkę. Moi drodzy, ja pozwolę sobie zaprosić Was na mój blog ankaczyta.pl. No i będzie mi oczywiście bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał na YouTube. Pozdrawiam Was mocno.